Siemano, siemano, jestem Grzesiek i witam was w kolejnym zestawie komputerowym do danej kwoty cenowej. Dzisiaj znów komputer oparty na Intelu, tym razem jednak za 2000 zł. No i jak już sami widzicie, procesor jaki wybrałem jest to Intel Core i3-4130. 3 MB cache'u, taktowany 3,4 GHz. Ilość rdzeni 2, TDP65W, oczywiście na 1150. Budowana grafika zintegrowana HD4400, ale to jest mało ważne. Oczywiście mamy 4 rdzenie. No i proces technologiczny 22 nanometry. Dosyć wydajny procesor. Spokojnie uciągnie bardziej wymagające gry. Idę tylko. Płyta główna jest to Gigabyte GAB85MD2V. Troszeczkę bardziej rozbudowana wersja poprzedniczki z zestawu za 1500 zł. Co jest tutaj więcej, że płacimy 25 zł więcej bodajże. Mamy dodatkowe dwa SATA trójki. No i w sumie ciekawsze, czy to tyle. Tak, mamy raz PCI Express razy 16, dwa razy PCI Express razy 1. Ale jak włożymy kartę graficzną, to ten slocik odpalać mamy. Możemy włożyć jedną kartę graficzną, no i na przykład kartę dźwiękową na PCI Express razy 1. Na tylnym panelu znajdujemy dwa USB 3.0, 4 USB 2.0, wejście na stare, wejście na myszkę i na klawiaturę, wejścia do zintegrowanej karty graficznej, wejście do internetu i wyjście karty dźwiękowej. Proste. Tutaj tylko trzy takie wejścia. Co ciekawego, możemy się to czytać. Chipset B85, rozmiar a standard płyty micro ATX. Dwa wejścia na pamięci RAM o częstotliwości albo 1333, albo 1600. Maksymalna ilość pamięci 16 giga. Dźwięk chipset Realtek ALC887, kanał audio 7.1, czyli powinno być nieźle. Możemy wyprowadzić USB 3.0, dokładnie 2 porty i 4 porty USB 2.0. Możemy podpiąć wentylator o dobudowy 1. No i mamy dwa razy pamięci ROM 2x32 MB. Dalej, karta graficzna jest to. Karta graficzna Gigabyte GTX 662 GB, pamięci GDDR5, szyna 192 bity. Dokładnie to jest taka karta, jaką ja posiadam. Ciśnie wszystkie gry na najwyższych ustawieniach, nawet Battlefield 4 uciągnie. Czyli bardzo dobra karta w dosyć przystępnej cenie. Ogólnie ona bardzo staniała, ponieważ ja kupowałem ją niecały rok temu i kosztowała 750 zł, teraz kosztuje 614, czyli ta sama wydajność to rok temu za ponad 100 zł taniej. Czyli tylko nic tylko kupować. Pamięć RAM jest to Crucial Ballistic 8 GB, dokładnie 2x4 GB, DDR3 1600 MHz. CL9. Bardzo fajne pamiątki, nie ma co się zbytnio nad nimi rozgadywać. Działają, dosyć fajny wygląd, nie jakiś super, nie jakiś, ale nie taki zwykły. Mają to taki naklejeczkę, fajny taki radiatorek. Fajnie to wygląda. A wygląd coś ważny, jeśli chodzi o całość, ponieważ pokażę wam znów obudowę z oknem. Dalej, zasilacz taki sam jak był w zestawie za 1500, czyli Corsair IR VS450W. Spokojnie uciągnie tę kartę graficzną i procesor, ponieważ karta graficzna maksymalne TDP jej to jest około 150W i procesor ma
65, czyli mamy razem 220 W w stresie, plus minus reszta podzespołów 250-260 W w stresie, czyli jest spokojnie. To wszystko ten zasilacz ogarnie. Jeśli potrzebujecie więcej mocy, no to celowałbym w 550 W. 550 W to już naprawdę, jeśli lubicie komputer z jedną kartą graficzną, nie planujecie Crossfire lub SLI, to 550 W to jest naprawdę nadmiar. Dysk Western Digital Kaggle Blue 3,5 cala, 1 TB. Nic dodać, nic ująć. SATA 3, pamięć podręczna 64 MB. Dużo miejsca, mierzę prędkość, czyli odczytuję zapisu. Tyle. Obudowa przypadkowo znaleziona. Obudowa iBox Hacker. Zdziwiłem się, że w tak niskiej cenie 100 zł mamy dosyć fajną obudowę z wyglądu, ponieważ mamy fajne okienko z wytłoczeniem, mamy USB 3.0 na przednim panelu, USB 2.0, wyjście słuchawek mikrofonu, dosyć futurystyczny wygląd. Tam jest na górze od Powera guzik, fajna obudowa, naprawdę, z drugiej strony jest też wytłoczenie. Zasilacz montujemy na dole. Mamy zamontowany w standardzie już jeden wentylator, niestety tylko jeden z tyłu. Mamy oddzielne klatki na dyski 3,5 cala i 2,5 cala. Możemy tych i tych zamontować 4 sztuki. I mamy 3 wejścia na zatoki 5,25 cala. Sądząc po jej długości, która wynosi dokładnie 47,5 cm. Myślę, że wejdą tu, bo tu gdzieś karta graficzna będzie, czyli tam, gdzie są te klatki na SSD, czyli sądzę, że wejdzie tutaj karta graficzna o długości 28-30 cm. Nie będę osądzał, coś takiego powinno wam wejść. Jeśli macie kartę graficzną taką jak tą GTX-a 660, która ma tam ledwo tam 2,7 cm długości, to spokojnie wejdzie do tej obudowy. Możemy dodatkowo zamontować 3 wentylatory, domyślam się, że 2 na górze i tutaj na spodzie. Na pewno 2 na górze, nie wiem gdzie ten trzeci, czy na dole, czy z przodu. Z przodu chyba nie, bo tak za bardzo nie wiem jakby tam się dostać, ale jest opcja. No i ostatnia rzecz, która może być, ale nie musi, oczywiście przedostatnia, która może być i nie musi, czyli nagrywarka Asusa 63 zł, to najtańsza jaka może być, żeby była, jeśli ktoś mamy, chcemy nagrywać albo mamy jakieś gierki na płycie, żeby szybciej je odpalić, tak, jeśli potrzeba odpalić. I tak, to wszystko kosztuje tyle, ile tutaj widzicie, 1996 zł, jeden grosik. Czyli idealnie mieścimy się w naszym przedziale 2000 zł. Ale w tej obudowie mamy tylko jeden wentylator. Dla mnie sądzę, że przy takim komputerze, dosyć już wydajnym, jeden wentylator to dosyć mało, do tego jeszcze mamy hasola, które się podobno mocno grzeją. Ja zalecałbym dokupić na przykład takie wentylatorek, dwie sztuki, na górę je wrzucić, to jest dodatkowy koszt 36 zł, czyli to nie jest majątek i ugramy na tym jakieś 2-3 stopnie na karcie graficznej i na procesorze, ale wiadomo, w każdy stopień jest na wagę złota. Im chłodniej, tym lepiej. I bezpieczniej dla naszych komponentów. Czyli to było na tyle. Mam nadzieję, że ten zestawik wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, co byście zmienili, co byście innego włożyli. Ja sobie chętnie poczytam i z wami podyskutuję. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę do góry lub polećcie znajomym, którzy właśnie szukają komputera do takiej kwoty cenowej opartym na Intelu. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!